Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Risen. Moi drodzy, zapomniałam ostatnim razem tutaj tego ogarnąć do końca. Niestety mamy osełkę chwilowo zajętą, więc wypadałoby może skorzystać z jakiejś innej, ewentualnie się przespać, bo i tak jest dosyć ciemno. Ale myślę, że to już zrobimy, moi drodzy, w obozie Dona. Będziemy tutaj parę rzeczy robić jeszcze dzisiaj i zobaczymy, jak nam to pójdzie. Zobaczmy też moje umiejętności, bo ja już w ogóle nie pamiętam nic, dlatego że nagrywam dla Was ten odcinek drugi raz, ponieważ za pierwszym razem się coś niestety spierdzieliło i no niestety drugi raz muszę nagrywać. Także zobaczmy, co ja mogę zrobić. No tak, do Dona się chciałam teleportować. Gdzie mamy ten obóz bandytów? Tu jest. W obozie bandytów. A właśnie, moment, chwila, moment. Zaraz. Ja nie zrobiłam jeszcze tych zadań. Nie zrobiłam. Bo właśnie to też udało mi się ogarnąć. I to nie jest wcale aż tak trudne, jak mi się wydawało. Na szczęście mamy wolną osełkę, więc od razu użyjemy. Jak dobrze pójdzie, to nawet uda nam się tą broń nosić, tylko nie wiem, czy ona jest jedno, czy dwuręczna. To jest broń długa i niestety właśnie nie pamiętam, jaki to jest typ broni. Tu jest nasza chatka, więc możemy sobie iść spać. Do rana. I tak, najpierw będziemy nadrabiać zaległości, czyli tak, idziemy do wulkanicznej twierdzy. Mamy tutaj. Idziemy do wulkanicznej twierdzy i tak. Będziemy korzystać dużo ze zwojów szybkości, ponieważ mam ich. No, mam ich tylko 6, ale to nam wystarczy, żeby tutaj trochę podziałać. Żeby troszeczkę sobie jednak przyspieszyć rozgrywkę. I to ogarnąć. Myśmy ostatnio chyba byli na tych wyspach i biłam te popiołaki. Albo mi się wydaje, ale chyba tak. I zobaczymy za chwilę, co uda nam się zrobić. Jezus Maria, nie tutaj. No, też fajnie by było się nauczyć. Nauczyć się czegoś muszę, nie wiem, chyba. Chyba już nie za bardzo. No właśnie, bo tutaj jest bardzo dużo ciał i ja nie zwróciłam na to kompletnie uwagi. Tu jest mistrz Pallas i on ma moc lodu. No niestety on nie żyje, jak zdążyliśmy się zauważyć, czyli jeden z mistrzów właśnie umarł. No zapomniałam o nim kompletnie, ale coś mi się kojarzyło, że tam był inny typek niż tutaj, który z nami rozmawiał od samego początku w grze i się nie myliłam. Ale dzięki temu będziemy mogli zakończyć zadanie u mistrza Ignatiusa. Czy ja Vitusowi? Nie. Ale Ignatius, mogę z tobą teraz pogadać? I've found all the mages. And? Are they coming? Master Pallas is dead. That is a loss. With him, we would all have stood a better chance. The monastery is secure. That is a start. Inquisitor Mendoza came here to seek an end to our troubles. It seems he has only uncovered more. But if we are to help discover what is behind these storms, to save others, first we must protect this island. Why was Master Pallas of such importance? Without his knowledge, that crystal may not be of use to us. We will have to use what strength we have. I found Master Pallas's notes. With those, we may stand a chance. Maybe I can unlock the secrets of the Frost Crystal. I need to talk to you about the Inquisitor. What is wrong? Why are you not with him? Mendoza has lost it. He's endangering the lives of us all. He's even prepared to sacrifice this island. You found something inside the volcano, then? There is a fire titan imprisoned within the island. Mendoza wants to free it, to control it. And if this goes wrong, then we will be destroyed. And if the Inquisitor gets things right, the
Titan's presence is preventing the island from being destroyed by the storm. The Titan leaves, we're all done for. Surely Mendoza realizes this. Yes, but he thinks he can control the Titan. The storms out there are caused by Titans. The Inquisitor wants to use this one to free the mainland from the threat of the others. He is prepared to make any sacrifice to achieve that. How does he think he can control it? The spirit of the Titan Lord still inhabits the mountain. The Inquisitor is using his secrets, but if I can find the Titan Lord's armor, I can lock the Titan back in its prison, but I don't have much time. Once the Titan is free and in full possession of its powers... Then this island is doomed. You can count on our help. Where do we find this armor? The pieces of armor lie in the tombs of the Lizard Priests, but they are guarded. Here, I'll show you where the tombs are on the map. One tomb is in the Don's camp. Then you will need to find a way to convince him to let you in there. What will you do about the Inquisitor? We are the guardians of the Holy Flame. We protect the island. The Inquisitor has become a threat to those things, and so he has become our enemy. What about the rest of the Inquisition here? Who will they side with? Commandant Carlos will influence the others. He is the highest ranking member of the Inquisition. We can only hope that his loyalty is to the cause, not to the man. Talk to him and explain everything. I hope he will help us. I have talked to Commandant Carlos about the Inquisitor. He will not stand in our way. Then I judged him correctly. Very good. How can we protect the island? I misspoke. Our task is to protect the flame, to keep this burning in the hope the island can be saved. You must take care of Inquisitor Mendoza. Take care of him? Mendoza's intentions are good. You should help him finish what he has begun, if you judge it to be the right path. But do not follow him blindly. Use your reason and make your decisions wisely. No i dobra, on przejął umiejętności tutaj mistrza Pallasa, więc możemy się uczyć lodówki, ale raczej nie będę tego robić. I teraz pytanie, ja w sumie nie potrzebuję wcale lepszej broni, więc chyba damy sobie w manę, o ile mogę w ogóle. Więcej, ale chyba mogę. Dobra, nie będziemy tego... Dobra, a ja wypiłam te miksturki, czy nie wypiłam ich jeszcze? Wypiłam, no to dobrze. To ile mamy many w takim razie? 213. No dobra, no to chyba może i tak być. Mam jeszcze jedną miksturkę, ponieważ miał ją mistrz przy sobie. Hełmik, te sprawy, zajebiście. Dobra, nie będziemy chyba tracić czasu i polecimy od razu do jednej z tych świątyń. W ogóle tutaj za wykonanie tego zadania dostajemy osiągnięcie. Pod którym się osiągnięcie sprawdzało? Nie pamiętam, jejku. Ach, wiem gdzie. Tutaj gdzieś było gra osiągnięcia. Właśnie, ponieważ ja, tak jak wam mówiłam, udało mi się parę osiągnięć zdobyć, tak jakby w tym ostatnim odcinku, którego wy nie widzieliście. I to było osiągnięcie pod tytułem... Zaraz wam powiem. Zabezpieczy wulkaniczną twierdzę, czyli właśnie obrońca. I bodajże to było jeszcze jedno. Albo i nie? Tylko jedno? Nie wiem, ale możecie sobie przejrzeć, którego ewentualnie nie widzieliście. Natomiast to było na pewno to jedno. Czyli właśnie to, które wam pokazałam, obrońca. Na razie już się nie będziemy tym przejmować. Chciałam wam pokazać mapę odnośnie tego zadania. W ogóle też tutaj odnośnie kamieni, to też sobie sprawdziłam, gdzie one są. Ale nas interesuje znaleźć wszystkie kawałki pancerza.
No właśnie, tutaj z tych grobowców jest, jak widzicie, dosyć sporo. Ja bym się chciała najpierw udać do tego, grobowiec kapłana. Ten pierwszy, bo one wszystkie są kapłana oczywiście. Tutaj jest też ten blisko. Ale na szybko jeszcze kamień teleportacyjny. Północno-wschodnia świątynia to była. Jejku, ale jeszcze ja się gubię. Północno-wschodnia świątynia. Północno-wschodnia świątynia. Dobrze. Myślę, że uda nam się zrobić dzisiaj jedną. Raczej nie nastawiam się na więcej, ponieważ jest to dosyć czasochłonne wszystko. My już tutaj byliśmy, jak pamiętacie, może w okolicy. Tutaj Eldrick mieszka, ale tam na górę możemy wejść. Tam była ścieżka za Eldrickiem, a raczej w jego okolicy i właśnie tam się będziemy kierować. Możemy tam też wejść od drugiej strony właśnie, bo to jest tak jakby jeden grobowiec połączony ze sobą troszeczkę. Albo może inaczej bym to nazwała. Powiedziałabym, że tak jakby jest to jedna jaskinia, w którym są dwa grobowce. W ten sposób. Ale my sobie skorzystamy tylko z jednego przejścia i ja mam nadzieję, że ja dobrze idę. Wydaje mi się, że dobrze idę. Zobaczymy zresztą. Tak, jak najbardziej idziemy dobrze. Tutaj też byliśmy, bo właśnie wychodziliśmy tędy. Dobrze mówię? Wychodziliśmy tędy? Tak, no wychodziliśmy tędy, ponieważ ogarnialiśmy to zadanie z tymi jaszczuroludźmi, którzy tutaj mieli właśnie kryjówkę tam w środku i tak dalej, i tak dalej. Dosyć to skomplikowane. Ale nie ma co się tym jakoś bardzo zastanawiać, przejmować i tak dalej. Tutaj troszeczkę wypadałoby... A właśnie, bo to tutaj chyba było, nie? Możliwe, ja już nawet nie pamiętam. To jest źle, że nie pamiętam. Tutaj gdzieś będziemy mieli pierwszych przeciwników. Jest ogr i to nawet nie jeden. Ogry atakują w grupie, to jest niestety... chociaż te widzę, że pojedynczo biegną. Ale na ogół ogry atakują nas w grupie. Ja poczekam, aż on będzie miał do mnie prostą drogę, bo marnujemy manę. No i dobra. I oczywiście standardowo będziemy używać sobie tych zwojów do otwierania, jeżeli będzie jakiś trudniejszy kuferek. Niestety nie pamiętam, czy ten był trudny, czy nie był. No ten był taki sobie. Okej, udało mi się otworzyć. Mamy amulet, całkiem ciekawy. O, spijacz dusz znalazłam. Nowe zadanie, przekuwanie spijacza dusz. Interesujące. Tutaj jeszcze są jagódki po drodze. Być może nam się nawet uda zdobyć ich troszeczkę więcej, żeby sobie ogarnąć. No właśnie te atakują w grupie, a ja troszeczkę się nie wymaniłam. Nie wiem, czy mi many starczy. Ale robisz fajne tutaj przewroty, chłopie. Zazdroszczę. Piąteczka. Dobra, więcej was nie ma na szczęście. Kurde, ale fajne drifty, te sprawy, naprawdę, nie? Pozazdrościć gibkości, stary. No i tak, dużo skorpionów, dużo jakichś tam grzybów. Skorpiony też atakują pojedynczo. Chociaż tutaj są momenty, kiedy w to wątpię, bo czasami się dziwnie na nas gapią. Te pozostałe, kiedy bijemy jakieś inne... Zresztą tu widać nawet, że one mają taką pozycję, jakby chciały mi przypierdzielić. Ale nie mają takiego zamiaru. To też jest strasznie takie ciekawe dla mnie. Ale co, no rozejrzymy się tutaj. Czy tutaj jakieś ciało leży, czy mi się przewiduje? Przewiduje mi się? Nie wiem. Co to jest? Szkielet.
Mapa jaskiń rozciągających się pod wulkanem. To się może nam nawet przydać. Tam na górę najpierw sobie wejdziemy. Troszeczkę mikstur many i będzie też fajnie. O, tam są te brontoki, to znaczy, że gdzieś są jeszcze ludzie. Tak możemy chyba łatwo wywnioskować, co? Nie wiem, czy jest sens, żebym tutaj jeszcze kopała te złoża, ale w sumie jak już tutaj jestem, to możemy, myślę, pokopać. To nie jest jakiś kłopot, żeby tutaj się tym zająć. Całkiem fajna sprawa. Osobiście lubię tutaj explore, więc... Słychać jakiegoś popiołaka. Okej, ten brontok był jeden. A, bo to jest takie przejście. Nawet go nie zauważyłam wcześniej. Słychać go, bo on jest tam nad nami. Jeszcze go nie widać, niestety. Dobra, ja sobie poczekam, aż ten świerszcz tutaj przyjdzie, bo nie chcę, wiecie co. Tam też jest złoże, ale już nie będziemy go kopać, myślę. Bo to już by była trochę przesada chyba. Okej, są jaszczuroludzie. A ja niestety zaraz dostanę nieźle w kość, bo... Ten jeden brontok się niestety dosyć niefortunnie ułożył. No cóż, bywa tak czasami. Siemano, jest was więcej. A, bo to brontoki biegają za wami, dobra. Któryś powinien mieć teleport? Masz. 11 kamień teleportacyjny na 14. Czyli jak widzicie, nie zostało nam wcale tego aż tak dużo. A ja się jak zwykle męczę z tymi kuframi, mimo że jesteśmy na tak dobrym etapie gry. Dobra, jak stoimy z punktami? Na razie brak punktów nauki. Cześć. Dobra, ja się już was tak bardzo nie boję, bo ta magia też was fajnie stunuje. Oh my godness! Gościu, Jezus kochany. Tekstury w gotiku i w Rizenie to jest majstersztyk. Bajo. Okej, mamy złoże obsydianu. To akurat bym wykopała, bo obsydian nie jest jednak aż tak często spotykanym surowcem jak żelazo czy złoto. Że podejrzewam, że mi się kompletnie jakby nie przyda, ale... Lepiej będzie jednak użyć tego. No i tak, spróbujmy tutaj ogarnąć co i jak. Na razie bez pułapek, są elitarni wojownicy. Warto ich tutaj zaspamić, bo oni mocno biją. Nie wiem, czy im many starczy. Nie wierzę w to. Przecież strzał i mnie nie ma. Oh my god. Dobra, może i nieźle biją, ale patrzcie, ile z nich jest expa. 320 za sztukę, to jest naprawdę bardzo dużo. Dobra, to nam powinno wystarczyć. Ja sobie z nich zbiorę rzeczy, bo... Nauczona jestem, że oni mogą coś mieć przy sobie. Bardzo dużo pochodni, ja tych pochodni ani trochę nie potrzebuję. Możemy przeczytać coś. Co my tu mamy? Okej, mamy mapę kompleksu. Tu widać, że jest piedestał, tu jest piedestał. Zajebiście. Tu jest przejście jedno, które będzie do otwarcia i jest pewnie ich tutaj więcej. Tutaj mamy najbliższą ścieżkę, więc wypadałoby z niej chyba skorzystać. Słyszę jaszczuroludzia, człowieka. Słyszę, ale nie widzę. Jest dźwignia.
która nam otwiera coś takiego. Tu już widać, że jest podłoga. Miksturkę mamy i popiersie. No, prawie bym wskoczyła, bo już tak czułam, że nie za fajnie. Dobra. Ojej, was jest dwoje. Niedobrze. Ajajaj, ale umieram, nie? Fuck my life. Oni tak się ustawili właśnie, kurna, specjalnie, żeby ich do cholery jasnej nie było widać. Tamten jest z tyłu bliżej, nie? No, się prawie dałam uderzyć. Dobra, zrobimy zapis szybki. Co my tutaj mamy? To wygląda, jakby się to dało otworzyć, więc podejrzewam, że się da. To mogę pociągnąć? Nie mogę. Miksturkę zbiorę, bo to jest ważniejsza rzecz. Okej. Standardowo szkielet. Kto by się tego spodziewał? Myślę, że nikt. Dobra, czyli to dociągania nie działa niestety tutaj. A to działa? Też nie działa. No tutaj niestety też nic nie działa. Chyba, że to. Nie. Też nic nie działa. Ale to chyba powinno podziałać na kolce. Tak jest. Dobra, użyjemy miksturkę many. Jeszcze tutaj możemy iść w tę stronę. Nie wiem, czy jest sens zbierać w ogóle te rzeczy. Chyba nie. Wow, sarkofag, który nie chce mnie zabić. Zajebiście. Przemiana włodzika. Pierścień do życia. 300 sztuk złota tam było. To naprawdę dosyć dużo. O, ten też nie chce mnie zabić. Tam widzę łodzika, że mogę przejść. Chyba. Albo mi się wydaje. Jest tutaj przejście? Ano jest. Okej, jestem tutaj na górze. No dobra. Podejrzewam, że tego trzeba użyć, żeby mnie to nie zabiło. Gorzej, że tam jest zamknięte. Chyba, że to działa... Tak jest, działa to w ten sposób. Coś mnie tutaj chce zabić? Szkielet. Standardowo. I tutaj coś było? Nie było. Oprócz kamiennej płyty i grzybów many, które już mi są i tak kompletnie niepotrzebne. Dobra, czyli używamy tam łodzika, żeby przejść. I zobaczymy, gdzie mnie to zaprowadzi. Gdzie my mamy to piękne stworzonko? Przemiana włodzika. Dobra. Jestem gdzieś po drugiej stronie. Okej, jesteśmy tutaj na górze. Tak jakby nad tym wszystkim. Tam jest popiołak. Podejrzewam, że tam musimy przelecieć sobie telekinezą. O Jezu, chłopie. Ty się tak o własne nogi nie potykaj, bo to się naprawdę źle skończy. Tutaj może coś być. Jest kolejne złoże obsydianu.
Tam nie idziemy, bo tam są kryształy antymagiczne i są też wojownicy, więc lepiej tam nie chodzić jednak. Jest Kilof, jakbyśmy nie mieli. Przyszykujmy się, poznając życie... Tak, już nawet słychać jaszczurkę tam. Ja od razu będę się cofała. Ojej, dużo was. Standardowo, nie? Ojejku. Ja zebrałam? Co to miało być za animacja jakaś gówniana, dziwna? Dziwne to było. Okej, nic tutaj nie żyje chyba? No chyba nie, nie widzę przynajmniej. Aha. No dobra, fajnie. Rozumiem. Rozumiem. A chodziło mi po głowie, żeby użyć telekinezy. No tam było widać tego popiołaka. Oh my goodness! Fucking shit! Ja myślałam, że to jest coś kompletnie innego. Serio? Chodź tu, bo nie będę w martwe tekstury strzelać. Typiarzu. Te kamienne płyty to mi się w ogóle nie przydadzą, z tego co ja widzę i wiem. Musimy sobie tego popiołaka po drugiej stronie pokonać i się przelewitować prawdopodobnie. On się akurat tak trochę teraz niefortunnie ustawił. Mógłbyś się przemieścić? Chyba nie. Muszę liczyć na to, że go zabijam. Tak jest. No to teraz zrobimy sobie F8 i lewitację. Poproszę. Dobra, jesteśmy po drugiej stronie. To od razu możemy sobie chyba otworzyć. No właśnie. I tu jest kolejny łodzik do użycia. Tylko może użyjmy najpierw mikstu... Aha, to tak działa dziadosko. Oh my god. Znaczy dobra, nie, to jest bardzo mądre podejście, tylko ja nawet nie wiedziałam o tym. Łodzik. Wolę mieć więcej many, jakby się okazało, że coś tu żyje jednak. A jest to bardzo możliwe, że coś tutaj jednak żyje. Jest jakiś wojownik. Ale ty masz zasięg, paskudo jedna. No wiesz co, tak bić ludzi? Masakra. Telekinezę dostałam i pierścionek do walki toporem. Git. I po piersie. I możemy stąd wyjść. Także mamy dwa piersia, bo tam prawdopodobnie były dwa. Możemy ich teraz użyć. Po drugiej stronie. I prawdopodobnie otworzy nam to już jakąś tam drogę, mniej więcej do artefaktu, którego potrzebujemy. Tak mi się wydaje. Gdzie my to mamy? Po piersie. To chyba było to zwykłe. Tak. No już tam słychać jakieś dziadostwo po drugiej stronie. Nie mam chyba aż tyle many, żeby tam wchodzić. Są elitarni wojownicy i jest mag. Który mi dość solidnie zapierdzielił, nie? A, czy wy widzicie, co on robi? Mordo, uspokój się tam. Chciałam zrobić unik. W dupie.
Dobra, zrobimy zapis, bo coś mi się wydaje. Kiedy to się zamknie za mną? Pewnie jak wezmę tarczę. Tarcza władcy tytanów. No, no, fajnie. Dobra, wyleczmy się, bo znając, że ci się coś stanie, nie zdziwię się wcale. Jeżeli coś pójdzie nie tak i lepiej też się wymanić od razu. No jasne, zamkło się. Znajdź wszystkie kawałki. Ale teraz tu się otworzyło i jest kolejny arcykapłan. Siema, mordo. I pilnował sobie nawet dźwignię dla nas. Grzybek. Dobra, my i tak stąd spadamy. Mamy pierwszą część, po którą dzisiaj przyszłam. I jeszcze chciałabym zrobić jeden element w dzisiejszym odcinku. Tylko nie wiem, skąd będzie najbliżej. W ogóle nie wiem, dlaczego nie mogę już przeglądać kamieni teleportacyjnych. Być może to dlatego, że jestem w regionie. Jak będziemy w świecie, to może będzie to działać. Potrzebuję się dostać tutaj, na tą wysepkę. To chyba do miasta musimy najbliżej. Bo jeszcze by to było fajnie dzisiaj ogarnąć. Gdzie jest miasto? Do miasta. A po co? Po to, że tam jest kawałek Klingi. Czy ja już mogę przeglądać normalnie mapę? Mogę. Super. A, tutaj mamy teleport. To tutaj w lesie nie mam jednego. Tutaj na pewno nie mam. I chyba tutaj w tej okolicy gdzieś trzeba będzie przejść się jeszcze. Ale tam też na spokojnie pójdziemy, bo tam też jest wejście do jednej świątyni. Więc nie martwcie się, ale odwiedzimy wszystkie miejsca. I tego jestem akurat pewna. Powiem tak, przyspieszmy sobie naszą wędrówkę przez to miasto. Myślę, że to nie będzie głupi pomysł. Przy okazji użyjemy sobie miksturki. Idziemy do tej drugiej bramy. I myślę, że będzie super. Ach, to miasto. Kurczę, początek gry tak naprawdę. To jest niebywałe, no nie? Naprawdę, niebywałe. I hear you. Don't do anything I wouldn't do. I co? Don't do anything you'll be all right. Gościu, wypuść mnie z miasta. Don't do anything I wouldn't do. Pogięło cię? Be careful out there. Oh my god, ja teraz zmarnowałam. Południowo-wschodnie wybrzeże musimy iść. Ale jaja. Fuck my life, nie? Jeszcze mi się skończyło to bieganie. Dobra, no nic. Jeszcze raz. Ej, ale useless. Czemu gościu mnie nie chciał z miasta wypuścić? No przecież... Inkwizytora nie chciał wypuścić? Ja pierdzielę, no co jest? Ale jaja, nie? Ja mam nadzieję, że ja w ogóle dobrze biegnę. No tak, dobrze biegnę. Chodzi mi o tą wysepkę tutaj. My chyba nie byliśmy tutaj, prawda? Mam nadzieję, że nie robię jakiejś głupoty aktualnie. Tu żyją ćmy, czy nie żyją? Ej, ja tutaj byłam na tej wysepce w poprzednim odcinku? Jaja sobie robicie ze mnie. Spijacz dusz. Ja nie mam dwóch części tej Klingi, czy mam dwie? Ale ja robię jakąś głupotę teraz, nie? Gdzie to można sprawdzić? Tutaj mam chyba, nie? Spijacz. No nie, mamy tylko... Nie, mamy całość, lol. Ej, ale jak ja robię pierdołę teraz. Fuck my life, teleport do...
W sumie do obozu Dona, obóz bandytów to będzie niegłupi pomysł. Ale jestem useless. Ale marnuję wszystko, kurde. A ty jak zwykle musisz tutaj stać? Boże, idź stąd. Co? Widzieliście to? Hej, stoję w twojej chacie. No nie, no gościu. Ale gówno. No o północy to chyba nie pracujesz już, kretynie. Kurde, zostaw to palenisko już. Idź stąd. Jeszcze mi będzie gościu przeszkadzał. Jeszcze czego? Już nawet zadania nie można sobie w spokoju zrobić. Dawaj to, stary. W sumie jeszcze do Dona też pójdziemy pogadać dzisiaj chyba. I sobie wyruszymy w stronę tego drugiego wejścia. Do tego grobowca, gdzie byliśmy. Do tej jaskini pod wulkanem. Przekuwanie spijacza dusz. To jest typowo dwuręczny, czyli ten długi miecz ja bym mogła nosić. Obrażenia cięte ma całkiem fajne. W sumie i tak nie mamy w co wydawać punktów, to tak na odwal się. To w sumie mogłabym to jeszcze ogarnąć, nie? To nie jest chyba głupie. Ale przede wszystkim prześpimy się do rana. Miksturki mamy, pełne życie mamy. Uprzedzając wasze pytania, nie mogę na razie założyć tej tarczy. Dlatego, że musimy mieć pełny armor, żeby założyć jakby fragmenty zbroi. Gdzie jest bro? Ten Don, tu jesteś. Now you are the Inquisitor? Think carefully before you make enemies. Choose your battles wisely. Nie martw się, stary. I have come seeking your help. With what? With the Saurian Fortress. Well, I don't see what I can do to help with that. I have no men to spare, no knowledge of what you may face. Still, doing nothing does not help me, does it? And I am not unsympathetic. All I can do for you is give you this potion. I've had this for a long time, waiting for the moment it would be needed. I think the time has come. I will give it to you. Don't waste it. Better than nothing? Thank you. O, dostałam miksturkę siły. To też spoko. Jak tam? Nie, no co ty, jeszcze nowego poziomu nie dostaniesz, laska. Dobra, możemy chyba... A może najpierw wejdziemy do tej świątyni tutaj, która jest... Chociaż... no nie wiem. Gdzie to wejście było? Nie tutaj, na pewno. Tutaj też nie, ono było tak gdzieś... w takim naprawdę gównianym miejscu. Tam się chyba jakoś nawet od góry wchodzi bardziej? Kurczę, nie pamiętam. Ale najpierw byśmy chyba jednak sprawdzili tamtą drugą część tej jaskini. O, proszę bardzo. Nie, nie pij mikstury życia. Gościu. Ale marnujesz se życie. Dobra, stary, dobranoc. Tu nie będzie gdzieś od razu drugiego ogra? Będzie. Chodź tutaj. Jezu, jak oni śmiesznie umierają. Ja się nie powinnam z tego śmiać. Ale mi się aż samo na usta przyściśnie. Siema. Właśnie, miałam sobie zrobić jeszcze jedną miksturę na manę.
bo mamy możliwość. Ale to myślę, że skorzystamy później. Tu mnie jeszcze nie było. Dobra, takich grzybów to może już nie będę zbierać. Skupię się typowo na tych jagodach. I na ewentualnych... Chryste, jak to się nazywa? Siema. Wiecie, co jest słabe? Że ja wilka nie ściągam na hita. O, mamy kolejny poziom. To coś nowego. Siema. Ten wilk jest zbugowany chyba. Hejka. Nie wiem, czy mnie coś jeszcze atakuje, czy nie. Nie, mało mnie to interesuje. Tutaj możemy sobie jeszcze właśnie zbadać teren. I potem do tej świątyni już wejdziemy w kolejnym odcinku. Ja się nie będę spieszyć z przechodzeniem tej serii, bo nie ma takiej potrzeby. Zobaczymy, jak nam pójdzie z tymi pozostałymi świątyniami, ale na pewno tutaj jest jeden z takich naprawdę większych terenów. Więc... trochę to od nas będzie wymagało zwiedzania jeszcze. Ale to już będzie na kolejny odcinek na pewno. W ogóle na kolejne odcinki. Zobaczymy, w ile serii się uwinę z całą serią. W ile serii? W ile odcinków? Boże, co ja powiedziałam? Bez sensu. Masło myślane. Siemano. Gościu... Oh my godness, ale się wjebałam teraz. Gościu, tam nie skacz. Co ty robisz? Stary. Śmiesznie wyglądają, jak się ich bije. Oh my god. To pewnie jest na jakąś głupią kombinację? Nie. Wow, udało mi się za pierwszym razem. Wcale nie dlatego, że pamiętałam w miarę kodu po poprzednim odcinku. Nie, no wcale, nie? Jakby... nie, no skądże. Ja po prostu mam pamięć mięśniową. W tym wypadku chyba. Siema, jest was tu więcej? Ogrów? O, jasne, że jest. Siema. Liczyłam na jakiegoś backflipa, ale ci nie wyszło. Jezu, jestem taka chamska, okropna. Oj, za dużo. Wybaczcie, ja po prostu nie jestem przyzwyczajona, że tego typu przeciwnicy schodzą na tak małą liczbę... no, wiecie czego. Strzałów. Zielony liść. Roślina many. Nie chcę tego zbierać. Bez sensu. To co, to myślę, że jeszcze wejdziemy. Siema. Siemanko, witam w mojej kuchni. Te sprawy. Co my tu mamy? No w teorii dużo rzeczy, ale w praktyce nic tu nie ma, więc... o, tutaj się przyda jeszcze pokonać jaszczurki, bo one będą miały teleporter. Albo to jest jedna jaszczurka? Mapę też dostałam. Nie, to nie ta jaszczurka. Tu jest ważna osobistość, już ją znamy, pamiętamy z początków. Myślę, że sobie na niej skończymy, że tak powiem. W sensie zagadam do niej. Zrobimy z nią to, co musimy zrobić. I będziemy mogli się w kolejnym odcinku przeteleportować na drugą stronę. So, the little fish has left the safety of his pond, eh? Rogar. Who'd you expect? The Gnome King? I knew you'd turn up here sooner or later. And now Esteban's not around to protect you. Esteban wasn't protecting me. Then let's finish this. It's payback time. No dobra, stary, jak tak bardzo chcesz dostać w cirę, to nie ma problemu. Chyba mu złamałam kręgosłup. Jezu. Ej, to wyglądało tak drastycznie. Matko kochana,
Dobrze, moi drodzy. No to co, myślę, że to będzie koniec już na dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Ja lecę montować dla Was już ten film i w kolejnym przeteleportujemy się tam na drugą stronę za pomocą lewitacji i zbadamy drugą część jaskini. I będzie, myślę, zajebiście fajnie. I później, jak się uda, to jeszcze sprawdzimy tą świątynię tutaj przy Donie. Niestety nie pamiętam, jak się do niej wchodzi, ale raz nam się tam udało wejść w którymś odcinku, bo tam góle były na wejściu. Tylko ja naprawdę nie pamiętam jak i będę musiała się chyba przyjrzeć samej sobie, jak ja to zrobiłam wtedy. I no, mamy jeszcze też inne świątynie, troszeczkę nam tych kamieni teleportacyjnych zostało, tak jak mówiłam. Tutaj jest jeden, ale go zdobędziemy w tym miejscu dokładnie. Bodajże właśnie tutaj jest kolejne wejście, gdzieś pod tutaj właśnie. To tutaj też jest chyba teleport i gdzieś w tym miejscu też jest. Ale nie martwcie się, ja będę chciała te okolice jeszcze zwiedzić dokładnie. Więc podejrzewam, że znajdę sobie, gdzie jest po prostu teleport, pójdziemy tam i tak dalej. Ale to nawet nie na kolejny odcinek, tylko na jeszcze kolejny, więc nie przejmujcie się tym. Ja Wam już dziękuję za oglądanie i do kolejnych filmów. Cześć!